Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie Henryku. Dzień dobry. Znał pan Jana Tak się akurat składa, że znałem. Ale znałem, czy poznałem go lepiej, nie w tej pierwszej kadencji. W kolejnych. A. Znaczy, w kolejnych, następna kadencja 93. Się nie dostał, jak dobrze pamiętam, a potem dwie następne był i wtedy go lepiej poznałem. Jak go pan pamięta? Po pierwsze, jako człowieka bardzo poważnego. Ja się spotykałem z nim dość często, to znaczy nie, nie byłem blisko z nim zaprzyjaźniony, ale zawsze żeśmy chwilę porozmawiali, E, zawsze odnosił się e, z szacunkiem do każdego również do mnie mimo że należałem do mniejszości a wiadomo że e, porozumienie centrum nie było e, za bardzo za mniejszością szczególnie jej lider e, ale e, Pan premier Olszewski e, zawsze zagadnął, e, zawsze e, był poważny nie pamiętam, żeby się uśmiechnął. O To ciekawe. E, ale to, to nie chodzi o to, że, że był gburem, bo często tak bywa, że jak ktoś się nie uśmiecha, to nie był bardzo otwartym człowiekiem i Rozumiał choćby nasze sprawy, zresztą był obrońcą praw człowieka, a... Prawa mniejszości to jest część praw człowieka. Oczywiście, oczywiście. Także miałem wiele kontaktów z nim. Mówię, nie bliskich czy bardzo bliskich, ale bardzo go poważałem. Z wzajemnością. E, powiem więcej. E, myśmy mieli swoich doradców e, pochodzących z Wrocławia. Powiem tak, ślązacy pochodzący z Wrocławia. I rozmawialiśmy na temat, no, e, co będzie po wyborach 91 i kogo wesprzeć. No i e, wniosek był taki, najprawdopodobniej na czele rządu będzie PC. Porozumienie centrum. Choć był pomysł Lech zupełnie inny. A nie, no to swoją drogą. E, myśmy e, poparli. E, poparli się rząd olszewskiego, jak rozumiem, tak. E, najpierw poparliśmy rząd bieleckiego jako jedyne ugrupowanie. E, Mniejszość powinna być prorządowa, jeśli chce istnieć. Jeśli chce walczyć i przestać istnieć, to może walczyć. E, I potem pierwszym e, rządem, bo wiadomo, e, Bielecki nie uzyskał e, wotum, e, i e, rząd Olszewskiego. I my, jako mniejszość, wspieraliśmy ten rząd Olszewskiego. Mimo tego, że prawicowy, konserwatywny i no, w pewnym mniemaniu być może taki narodowy, antyniemiecki, tak? To znaczy. Czy e, wtedy nie było tych emocji? E, nie było tego. E, I e, myśmy też musieli się w jakiś sposób pokazać. Być może, e, ja już w tej chwili nie pamiętam tych liczb, ale nasze głosy. No, siedem głosów w końcu. wpływały dość mocno. E, powiem więcej. Już potem następny rząd. E, Hanny Suchowski. Hanny no, tam mieliście te swoje szable i one były bardzo znaczące. E, I dzięki tym szablom tym, ten e, rząd istniał. Oczywiście potem Solidarność opuściła ten rząd i wiadomo. No, to wiemy, jak to się skończyło. No. E, ale e, jak mówię. Ten rząd wspieraliśmy, e, udzieliliśmy mu pierwszego wotum zaufania. No ale potem sytuacja stała się inna. Po pół roku. E, a właśnie nawet niecałem pół roku wystąpił taki e, poseł e, wówczas Korwin-Mikke, który no, zaproponował... Sławny wątek lustacyjny. Tak. No właśnie. I, e, I to niestety doprowadziło do tego, że rząd Olszewskiego upadł. Mimo, że jak mówię, no Olszewski jako osoba, jako premier, nie był złym premierem. I to nie dlatego, że o zmarłych. Dobrze, albo wcale. Tak. To mówię to z pełnym przekonaniem, że był dobrym premierem, choć był dość mocno konserwatywny. Profesor Białkur powiedział, że. Ta, znaczy, nie powiedział tego wprost. No, ta lustracja została przeprowadzona wtedy kiepsko. Tak? Nic z tego za bardzo nie wyszło, ale to, że nie została przeprowadzona, odbija się czkawką Polakom do dzisiaj. W waszym środowisku też były takie problemy? Były, oczywiście, i, i, i to, to, się nie ma, to się nie ma co dziwić, że, że takie problemy były. Wtedy to procentowo byliśmy dość wysoko, bo 25% naszych parlamentarzystów no, było na tych słynnych listach Macierewicza. Ale ja podchodziłem do tego nie w jakiś sposób rygorystyczny. Podchodziłem do tego. W sposób taki, iż jeśli ktoś znalazł się na tych listach i działał przeciwko tym ludziom, których wtedy reprezentował, no nie powinien tych ludzi reprezentować. E, takie zdanie też było naszych e, doradców. No, e, tak się stało, że tylko jeden, i to poseł mniejszości, Zrezygnował z dalszego posłowania, ale to spowodowało również to, że mniej, do mniejszości podchodzono z szacunkiem. No tak, bo to mało kto się zdobył na taki gest. Nie mało kto. Nikt. Nikt oprócz, poza jednym waszego posłem, tak? tak. Ciężkie czasy. No, wtedy były to rzeczywiście ciężkie czasy, ale te czasy minęły, mniejszość nabrała pewności siebie, mniejszość zaczęła działać jak należy. Sprawy te przesz przeszły do historii. No i myślę, że od tego czasu stawaliśmy coraz Mocniej na nogę. No tak, bo to była taka wojna troszkę polsko-polska, tak? Wy jej się przyglądaliście nieco z boku. To jest Ta... pewien komfort. E, oczywiście, oczywiście, ale, ale myśmy musieli też ze swojej strony pokazać się pozytywnie, bo na nas patrzono na początku. Ja wtedy mówiłem, no, tak, ja pamiętam, na... no, piąta e, kolumna nie wiadomo, kto w ogóle skąd się ci Niemcy wzięli. E, tak? ja, ja mówiłem w ogóle inaczej. Na nas patrzono jak na małpki w ogrodzie zoologicznym. Aż tak? No, ale z biegiem czasu te małpki się zaczynają podobać. Hmm. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Henry Kroll, były poseł i były lider mniejszości niemieckiej. I drugiej części rozmowy można posłuchać. Można nas także zobaczyć na naszej stronie radiopole.pl. Hmm. Panie Henryku, mówi pan, mniejszość niemiecka się ukorzeniła. E, dużo zmian po drodze, tak? E, w tym momencie no, mniejszość niemiecka jest taką siłą współrządzącą regionem, właściwie od początku, kiedy jest samorząd województwa. E, osiągnęła to, co powinna, pana zdaniem? No pan się przygląda temu z boku, już, jako e, były lider. Mi się wydaje, że, że jest dobrze. E, to znaczy. E, oczywiście, jeśli chodzi o obecną sytuację, e, nazwijmy to polityczną w regionie, to mniejszość zdobyła e, mniej mandatów, choć Ale, więcej głosów dostała. A e, e, nie tylko to. Ale te, te, ta mniejsza liczba mandatów ma znacznie większą wagę. No jest językiem uwagi. Bez niej nie da się o, zrobić koalicji z żadnej o, strony. O, oczywiście. A z nią i z jednej, i z drugiej strony. E, także e, mam jedną radę do e, moich e, kolegów Następców. i koleżanek. E, Cencie siebie, nie dawajcie się tak lekko e, załatwić e, czy to swoim ko koalicjantom, czy opozycji. Bądźcie warci siebie. No pan był twardym, twardym negocjatorem, to pamiętamy te czasy. Znaczy, wielu rzeczy bez mniejszości kiedyś się nie dało zrobić. Ale to czy to czy twardym negocjatorem, ja bym powiedział, starałem się być normalnym. I po pierwsze, czas zdawać sobie sprawę ze swojej siły. I to jest to, o czym przed chwilą mówiłem. Jak się zna swoją siłę, to wtedy można podejmować odpowiednie żądania. Panie Henryku, za parę miesięcy jest kolejny zjazd mniejszości wyborcze. Pan bierze udział jeszcze w tych politycznych działaniach? Czy tylko się przygląda im z boku? Raczej staram się przyglądać z boku. No Choć powiem, że e, jeśli chodzi o cenę obecnego przewodniczącego, to... to... Przypomnijmy, Rafał Bartek. To trochę pana wy wychowanek. No znaczy, nie wiem. To by jego trzeba było zapytać. Czy się, czy się, czuje, tak, wychowaniem. Czy się tak czuje no, rozumiem. Ale... no tak, był, znaczy, tak był postrzegany, bo to jest to młode pokolenie, które rosło przy panu. Ale muszę powiedzieć, że, że spełnia moje oczekiwania. Nie jest źle. I nawet powiedziałbym więcej, jest dlatego dobrze, w szeregach mniejszości, że jest mniej polityki, a więcej jest zaangażowania typu kultura, typu edukacja. Edukacja. Przykład. I to jest, to jest też bardzo istotne. Choć w tych czasach, kiedy pan kierował mniejszością, ta polityka była chyba nieunikniona. Tak, bo się było no, znaczącą siłą polityczną w regionie. Zresztą. Myśmy jako organizacja byli jedną z największych w, w całej Polsce. Żadna partia wówczas nie, nie miała tylu członków. No Ale właśnie. z drugiej strony, no powiedzmy, członkowie tskn no to nie byli politycy. Oczywiście, oczywiście. Czyli jest pan optymistą jednak, jeśli chodzi o to, co będzie dalej? Co do mniejszości. Bo to... zawsze istnieje ryzyko no, pewnej asymilacji, tak? Pewnego rozmycia się mniejszości. I tego się nie uniknie. Tego się nie uniknie. Tym bardziej teraz, kiedy, kiedy no, Europa się łączy, kiedy kraje się zbliżają, to ciężko jest utrzymać swoją tożsamość. A ta tożsamość. Została w pewnym momencie całkowicie wyrugowana. Za moich czasów, za moi, za począt, na początku moich. Na no, początek lat 90. Właśnie, no, nawet końcówka lat 80. To byli ludzie, którzy mówili swobodnie po niemiecku. Teraz, żeby mówić po niemiecku, e, to się trzeba tego języka uczyć. Znaczy, to, mówiąc tak obrazowo, żeby mówić po niemiecku, trzeba skończyć polską szkołę w tej chwili. Po ależ prostym... oczywiście, ależ oczywiście. I, e, I to jest trudne, i e, z pewnością e, mniejszość nie będzie rosła w, w dużą siłę. Będzie jej ubywać, ale będzie ona mocniejsza w sensie e, no. Tożsamości. Tożsamości. I to chyba jest, myślę, dobry wniosek, bo to nie o to chodzi, żeby um, mniejszość zajmowała się jakąś polityką na większą skalę. Tak? Polityka była potrzebna, żeby się zakorzenić i zacząć walczyć o inne rzeczy. E, panie redaktorze, ja powiem tak. Na początku była potrzebna polityka, żeby uzyskać to, co uzyskaliśmy. Żeby uzyskać no, szacunek w społeczeństwie, szczególnie w społeczeństwie większościowym, żeby uzyskać prawa, które uzyskaliśmy. No przecież. Je, je, no, ustawa procedowana je, chyba z 15 lat. Tak, ale, ale wcześniej jeszcze zapis konstytucyjny. Także to, co trzeba, dla mniejszości, to już mamy. Dziś yy, ważna jest reprezentacja parlamentarna. Ale pytanie, na ile ona jest skuteczna? Myślę, że z tą skutecznością to jest. Różne. No, ale też Różnie. mamy taki moment parlamentarny przy tej wojnie, takiej mocnej, politycznej. Bardzo ciężko tym mniejszym siłom yy, coś wywołać. Ale. Yy się za bardzo e, mniejszość, no, panie redaktorze, trzeba sobie prawdę powiedzieć, przerżnęła mniejszość, przerżnęła miasto Opole. E, no ostatnie wybory, no. E, to prawda. E, to nie chodzi o miasto Opole, tylko poszerzenie A, o e, miasta Opole. A to było do wygrania, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. A to już jest rozmowa To już, na inną e, okazję. E, już rozmawialiśmy na ten temat. I pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. No. Bardzo dziękuję naszym gościem, mój Henry Henryk Kroll, był lider mniejszości, długoletni poseł, człowiek, który był parlamentarzystą wtedy, kiedy premierem był Jan Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Poglądy i osądy.